Rusza modernizacja na zbiorniku Wisła Czarna. Prace mają się rozpocząć w ciągu najbliższych dni i mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i dostępność wody dla mieszkańców między innymi Wisły Ustronia czy Skoczowa. Paweł Jędrusik. Zbiornik Wisła Czarne nie był modernizowany od kilkudziesięciu lat. Pracami zajmie się firma Keller Polska, ta sama, która prowadziła prace uszczelniające na zbiorniku raciborskim. Jak tłumaczył dziś wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, przeprowadzenie modernizacji jest konieczne. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zbiornik zmniejszył swoją pojemność w ciągu ostatnich lat użytkowania, kilkudziesięciu lat użytkowania Blisko 20%. Chcemy, żeby przywrócić tą pierwotną wartość, żeby zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe bardzo dotkniętych przecież tutaj terenów skutkami powodzi, żeby również zabezpieczyć odpowiednie ilości wody pitnej. Ale to nie wszystko, bo remont ma wpłynąć też na środowisko. Będziemy mieli pozytywne oddziaływanie również na e, grunty rolne. E, ze względu na większe możliwości retencyjne i alimentacyjne w czasie suszy. Prace modernizacyjne mają rozpocząć się w ciągu najbliższych dni, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się przed wakacjami przyszłego roku. Mamy tu do wykonania to, co będzie widać renowacja elementów żelbetowych, ale przede wszystkim uszczelnienie górotworu czyli stworzenie doszczelnienia bariery przeciwfiltracyjnej. Koszt inwestycji to prawie 11 milionów złotych. W trakcie prowadzenia inwestycji z pewnymi utrudnieniami będą musieli liczyć się mieszkańcy. Między innymi na 2 do trzech miesięcy będzie częściowo zajęty pas drogi w pobliżu zapory.